sposób uroczysty oddano do użytku wyremontowaną placówkę Banku Spółdzielczego przy ulicy Świerklańskiej 85 w Jastrzębiu-Zdroju. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju Paweł Gajdzik, Arkadiusz Ziebura, prezes zarządu firmy Hadek, spółka ZO, oraz Urszula Sobik, pełniąca w ubiegłych kadencjach funkcję sołtysa. Wśród zaproszonych gości byli m.in. ksiądz Andrzej Szorek, proboszcz parafii Matki Bożej Piekarskiej w Boryni, Aleksander Tarnowski, wykonawca inwestycji, Tadeusz Pisarek, lokalny przedsiębiorca. Ze strony banku w uroczystości uczestniczyli członkowie zarządu: Ryszard Leszczyński, prezes zarządu, Izabela Ochojska, wiceprezes zarządu, Beata Milczanowska, wiceprezes zarządu oraz pracownice. Bank Spółdzielczy w dniu dzisiejszym otworzył 36. placówkę naszego banku na terenie województwa śląskiego. Do uruchomienia tej placówki doszło w wyniku zakupu tego obiektu od gminnej spółdzielczy Samopomoc Chłopska w Żorach. Włożyliśmy tu trochę nakładów po to, żeby zachować pewne standardy, które chcemy trzymać jako bank ze szpicy banków spółdzielczych w Polsce, no bo na 573 banki spółdzielcze jesteśmy w pierwszej piętnastce. Ktoś musi te standardy wyznaczać. Dlatego staraliśmy się i wykonawca się bardzo starał, żeby to zrobić ładnie, zgodnie z planem, żeby placówka przyciągała i dobrze była wkomponowana w architekturę tej ulicy i tego sołectwa. W placówce przy ulicy Świerklańskiej Bank Spółdzielczy świadczy usługi dla ludności od 2002 roku. Aranżacja wyremontowanego wnętrza odpowiada nowoczesnym standardom bankowości, umożliwia komfortową obsługę oraz indywidualne podejście do potrzeb i oczekiwań obecnych i przyszłych klientów banku. W tej placówce będziemy oferować naszym klientom wszystkie produkty bankowe, które mamy w centrali. Centrala stąd jest oddalona 10 km, w związku z tym jesteśmy bliżej klienta z sołectwa Boryni. Tutaj będzie mógł klient założyć rachunek, wszystkie płatności bank będzie mógł przyjąć i operacyjnie obsługiwać, będzie mógł uzyskać kredyt. Uruchomiliśmy również przy okazji bankomat. Realizowana od lat misja Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju, lokalny pieniądz na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, buduje trwałe relacje z klientami. Nieodzownym elementem tych działań jest także praktyczne zadowolenie klientów banku, dbanie o dogodny dostęp do placówek, ich lokalizacja, bezpłatny parking i łatwy dojazd. Oddana do użytku na początku września wyremontowana placówka przy ulicy Świerklańskiej jest tego przykładem. Jest wysiłek duży, ale warto to robić, bo w ten sposób bank realizuje tą generalną misję i na terenie województwa śląskiego dzięki realizowaniu tej podstrategii Błękitnego Oceanu jesteśmy największym bankiem spółdzielczym, mimo że tutaj funkcjonuje 50 banków spółdzielczych na terenie województwa śląskiego. Bank te placówki prowadzi w promieniu 150 km. Jest to wysiłek organizacyjny, logistyczny, ale jakby nie było biznesu, to byśmy tego nie robili. www.tvkanon.pl Nowa strona telewizji.